Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam dzisiaj na film o pięciu książkach, których nikt nie zna. Film jest troszeczkę inspirowany filmem Claudii z Total Book Nerd 7 z zeszłego roku. Claudia mówiła o 10 pozycjach. Ja pomyślałam, że opowiem Wam o pięciu. Oczywiście nie są to książki, których naprawdę nikt nie zna. Są to raczej pozycje, o których zbyt wiele się nie mówi. Bo pisaliście mi, że opowiadam o książkach, które mają zbyt duży PR, o których mówi się za dużo, o tych moich książkowych rozczarowaniach. No to może powinnam nagrać też film na temat książek, które są niewystarczająco doceniane. Dlatego stwierdziłam, że to jest świetny pomysł, że właśnie nie będę narzekać, tylko będę chwalić. Opowiem Wam o książkach, o których moim zdaniem zbyt mało osób słyszało i które zbyt mało osób czyta. I wśród tych pięciu książek mam trzy serie i dwie książki pojedyncze. I może właśnie od tych pojedynczych zacznijmy. I tak z grubej rury zaczniemy sobie od książki Mitcha Albomma Zaklinacz Czasu. Tak jak wiecie, nie jestem zwolenniczką książek typu Paulo Coelho. Nie lubię książek nadmiernie inteligentnych. W tym sensie, że nie lubię książek, które mają zmieniać życie, zmieniać światopogląd, jakoś wpływać na nasze życie, zmuszać do refleksji i tak dalej. I robić to w sposób nachalny. Bo oczywiście lubię inteligentną literaturę, natomiast nie taką ciężką, nachalną, że po prostu wiesz, że musisz się nią zachwycić, bo jak nie, to społeczeństwo się zlinczuje. A ja na przykład Paulo Coelho bardzo nie lubię i to, co jest napisane na tej książce dla miłośników alchemika, początkowo mnie zraziło do tej pozycji. Bo to jest faktycznie taka pozycja, która jest ciężka, która ma skłaniać do refleksji, ciężka intelektualnie, która ma skłaniać do refleksji, która ma sprawić, że się nad tym, nad czymś zastanowimy. I obawiałam się tego, że ona będzie zbyt taka, wiecie, no zbyt po prostu monotonna, zbyt inteligentna, filozoficzna, etc. Okazało się, że to jest książka, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Właśnie tym, że jest lekka, ale porusza trudny temat. Nie jest męcząca, nie jest taka nadmiernie wymagająca, nie jest po prostu sztucznie filozoficzna. Książka o upływie czasu, książka o życiu, w którym nie ma czasu. Książka, po której lekturze trochę się może zastanowić nad niektórymi sprawami, trochę je przewartościować. I trochę właśnie zastanowić się nad tym upływającym czasem, nad tym, ile rzeczy marnujemy, ile rzeczy, ilu okazji na przykład nie wykorzystujemy. Zauważyłam, że coraz więcej osób się tą książką interesuje. Niestety nie ze względu na to, że wyczuwamy jej potencjał, a ze względu na to, że po prostu kosztuje groszy na promocji, na znaku. Więc mam nadzieję, że Wy, jak usłyszycie ode mnie, że ta książka jest dobra i naprawdę nie jest taka nachalnie inteligentna, to, że zdecydujecie się po nią sięgnąć. Zwłaszcza, że tak jak mówię, no w tych promocjach na znaku można ją dosłownie kupić za 5 czy za 10 zł. Kolejna książka to zupełna zmiana klimatu i zupełna zmiana gatunku, czyli Motylek Jolanty Małż. Jedna z pierwszych książek, o których opowiadałam Wam w serii Kat czyta. Fantastyczna polska obyczajówka. Znowu, książka inteligentna, książka piekielnie inteligentna, świetnie napisana, z genialnym stylem i naprawdę niezbyt oczywistą fabułą, to znaczy można się domyślić, jak książka będzie się kończyć, ale warto ją przeczytać dla tych drobnych rzeczy, które się kryją w środku, bo jakby, no jest wydarzenie pierwsze, jest wydarzenie ostatnie i niby z pierwszego wynika ostatnie i zbyt wiele tutaj się nie dzieje, w tym sensie, że nie ma pościgu, wybuchów i tego typu rzeczy, natomiast tą książkę warto przeczytać dla tych drobiazgów, które są zawarte w treści, dla tych pojedynczych, krótkich cytatów, które naprawdę są w punkt, dla tych naprawdę mądrych motywów tej historii. Tutaj głównym bohaterem jest artysta plastyk Piotr, który mieszka w jednej części domu i do tej drugiej części domu wprowadza się Magda, młoda pani psycholog. I początkowo oni oczywiście są wobec siebie niechętni, to znaczy ona jest nim zaintrygowana, on jest bardzo mocno wycofany, wyalienowany w stosunku do całego społeczeństwa. Całe społeczeństwo raczej to lokalne traktuje go jako takiego dziwaka, bo jest skaleczony jakby życiowo i fizycznie, nadużywa alkoholu i tak dalej. I jakby on stara się od tych wszystkich ludzi uciec, a Magda wyciąga do niego rękę i stara się poznać go i go zrozumieć. Tak właśnie zaczyna się ta znajomość, która się przekształca w coś zupełnie innego. Ale nie myślcie sobie od razu, że to jest taka historia, w której zły chłopiec dostaje wyciągniętą rękę od dobrej dziewczyny, która go wyciąga na prostą i nagle wszyscy go zaczynają lubić, szanować i tak dalej. To jest bardzo skomplikowana historia, tak jak mówię, niespecjalnie nachalna, niespecjalnie męcząca, w tym sensie, że ciężka i taka, wiecie, nużąca, że ciężko się przez to brnie. Bo dzięki temu, że autorka ma fantastyczny styl, czyta się to bardzo szybko, bardzo płynnie i jednocześnie dużo fajnych rzeczy można z tego wyciągnąć. Jeśli szukacie naprawdę dobrej obyczajówki, takiej na wysokim poziomie, to warto się zapoznać. Zwłaszcza, że chyba jeszcze nigdy nie widziałam recenzji tej książki, na pewno nie na BookTubie. Nie wiem, czy gdzieś na blogach ktoś o niej słyszał, a książka jest naprawdę fenomenalna. Jeśli chodzi o serie, których nikt nie zna, przynajmniej ja nie słyszałam, żeby ktoś o nich mówił, jest po pierwsze seria Brzydcy, Śliczni, Wyjątkowi autorstwa Scott Westerfeld. To jest pierwsza chyba dystopia, antyutopia, którą czytałam. Czytałam ją chyba w gimnazjum, jeśli nie wcześniej w ogóle. Historia generalnie opowiada o tym, że społeczeństwo jest podzielone na dwie grupy. Są ludzie po ukończeniu bodajże 16 czy 18 roku życia,
którzy są takim idealnym społeczeństwem. Idealnym, właśnie ślicznym, takim wyjątkowym, dopracowanym do każdego, po prostu do każdej kropki, w każdym celu. I jest druga część właśnie tych ludzi, którzy czekają dopiero na swoją przemianę. I główna bohaterka właśnie jest przed tą przemianą. Tą przemianę się przechodzi właśnie bodajże mając 16 czy 18 lat, już teraz nie pamiętam. I jakby z tych nieidealnych ludzi oni się stają idealnymi. I tak jak się domyślacie, głównej bohaterce nie do końca się to podoba. Nie do końca podoba jej się bycie takim człowiekiem wyciętym dokładnie z ramki jak wszyscy inni, takim dopracowanym w każdym celu, w każdym elemencie, kopią kogoś innego. Mi się ta seria bardzo podobała, dlatego kiedy zobaczyłam na Lubimy czytać dosłownie kilka opinii i większość z nich była raczej sceptyczna, raczej na zasadzie, no można przeczytać, ale nie ma szału, to byłam w szoku, szczerze mówiąc. Bo mi się bardzo podobał koncept, w ogóle świat wykreowany, sam pomysł i to było na długo przed tym, jak powstały Igrzyska Śmierci, powstała w ogóle ta idea antyutopii i dystopii w literaturze młodzieżowej. Myślę, że jeśli jesteście obczytani w literaturze dystopijnej, antyutopijnej, młodzieżowej, tego typu rzeczach, to seria może Wam się nie spodobać, no bo to już było, to dla Was będzie już znany schemat. Ja byłam w szoku, bo to było, tak jak mówię, to była pierwsza seria tego typu, którą czytałam. I jeśli jesteście ciekawi, jak to wyglądało przed Igrzyskami Śmierci, to myślę, że śmiało mogę Wam polecić. Jeśli gdzieś szukać, to myślę, że już nie w księgarniach, tylko w bibliotekach na dziale dziecięcym i młodzieżowym. Kolejna taka seria, o której nikt nie mówi, to seria Anna Balerina. Trochę taki powrót do mojej podstawówki. Pamiętam, że pierwszy tom dotyczył dziewczynki bardzo utalentowanej, która właśnie tańczyła w balecie i która miała wypadek, na skutek którego nie mogła tańczyć. Ten wypadek po prostu odebrał jej marzenia. Jakby w dalszych tomach pokazana była jej walka o sprawność, jej walka o powrót do tańca, do swoich marzeń, do realizacji tych swoich planów. I jednocześnie pokazana była ta sama walka, ale jakby z perspektywy jej chłopaka, który również był sparaliżowany, on był chyba na wózku. Jakby było to zderzenie, że ona wraca do swojego normalnego tak jakby życia, udaje jej się stawiać pierwsze kroki i tak dalej, a on na to patrzy z pewnego rodzaju zazdrością, bo on nie ma aż takich szans i kiedy spełniają się jej marzenia, on tak jakby jest trochę zepchnięty na margines. Mi się ta seria wryła w pamięć właśnie ze względu na walkę tej dziewczyny, tej tytułowej Anny, o jej marzenia, o jej powrót do zdrowia, jakby pokazanie, że wiele można osiągnąć chcąc. Także jeśli nie znacie tej serii, to myślę, że mogę Wam ją śmiało polecić. Nawet jeśli już wyrośliście z tego wieku 6-8, w jakim ja to czytałam, myślę, że dla starszych odbiorców też to będzie interesująca lektura. Może nie tak odkrywcza, może nie tak taka wow, jak była dla mnie, kiedy byłam młodsza, ale myślę, że warto się z nią zapoznać. Ostatnia pozycja, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, to trylogia fantastyczna Nory Roberts. Pewnie część z Was teraz łapie się za głowę i myśli sobie, jak to? Nora Roberts to przecież romanse i to takie średniej jakości, powiedzmy. Też tak myślałam, ale jak zobaczyłam, jak się w liceum moje koleżanki zachwycały serią Znak Siedmiu, trylogią, to stwierdziłam, że warto się zapoznać, zorientować się, o co chodzi. Seria składa się z trzech tomów, jak to trylogia ma w zwyczaju. Bracia Krwi, Magia i Krew i Kamień Pogan. I cała historia opowiada o tym, że jest trzech przyjaciół, którzy zawiązują między sobą takie bractwo krwi. I w ich miasteczku co 7 lat przez 7 dni dzieją się dosłownie sceny dantejskie. Mieszkańcy tego miasteczka zmieniają zupełnie sposób swojego zachowania, stają się po prostu źli. I zadaniem tych głównych bohaterów, którzy na kilka dni przed wydarzeniami mają sen, że coś się będzie działo, jest w pewnym sensie zminimalizować skutki tego, co się dzieje. Oni tam potem wchodzą z jakimś dobrym czarodziejem w jakiś układ, dokładnie nie pamiętam, jak to było. W każdym razie też potem pojawiają się trzy kobiety, które są z kolei spokrewnione z tym złem. W każdym razie zadaniem tych młodych ludzi jest właśnie zwalczanie tego, co się dzieje. Powiem Wam szczerze, że po autorce obyczajówek czy romansów nie spodziewałam się tak dobrej fantastyki z magią w tle. Także jeśli oczytały Wam się już te wszystkie promowane tytuły i te wątki z wampirami i rzeczami nadprzyrodzonymi, to myślę, że warto wrócić do trylogii Znak Siedmiu i zapoznać się z tą taką wcześniejszą fantastyką. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli czytaliście którąś z tych książek, o których mówiłam, jeśli którąś z nich kojarzycie, koniecznie mi o tym napiszcie. I jeśli macie jakieś takie książki, które znacie, a które wydają Wam się mało popularne, koniecznie napiszcie mi o nich w komentarzu. Lubię wynajdywać takie perełki, bo trochę mi się znudziło czytanie tego, co jest teraz takie bardzo mainstreamowe i popularne. Także jeśli macie takie tytuły, które możecie mi polecić, to koniecznie mi o nich napiszcie. Dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!